Rady. Otwieram punkt 10. Proszę panią burmistrz o prezentację uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z korytarzy komunalnych urządzeń centralnych na terenie gminy Dudzice, ewentualnie pod odniesieniem pana prezesa do dozwolenia. Proszę pana burmistrza. Woli przypomnienia, cmentarze komunalne istnieją w miejscowościach Izbica, Cecenowo i Żelkowo. Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustalenie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczasowe opłaty cmentarne w naszej gminie nie były aktualizowane od 2008 roku. Nie uwzględniają one również zmian wskaźników gospodarczych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 11 lat. Przez miniony okres znacznie wzrosły koszty utrzymania cmentarzy, to jest sprzątania, wywozu nieczystości i stałych opłat, w tym za dom. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, projekt uchwały przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu opłat za groby ziemne, jedno, dwu i czteroosobowe oraz dziecinne, rozszerzenie katalogu opłat za groby murowane, jednomiejscowe, pojedyncze, dwumiejscowe, podwójne, czteromiejscowe. Żeby prowadzić Państwa koszty, powiem tylko tak bardzo krótko. W 2016 roku przychody wyniosły 7437,83 zł. Koszty 27517,38 zł. Tutaj punktem bardzo istotnym są odpady komunalne w 2016 roku. Zapłaciliśmy 11 975,59 zł. W 2017 przychody się zwiększyły. Była to kwota 9659,51 zł. Natomiast koszty 29 996,35 zł i już wzrost za odpady komunalne do kwoty 15 494,86 zł. Rok 2018 przychody 9 416,74, koszty 37 096,79 zł. Koszty odbioru odpadów komunalnych 16 063,24 zł. Rok 2019, a więc obecnie przychody planowane są na poziomie 9 697,21 zł, natomiast koszty razem 34 206,30 zł, w tym 16 939,38 zł stanowią odpady komunalne. Wpływy zakupu miejsc na cmentarzach i przedłużenie ważności wyniosły w 2018 roku 9416,74 zł. Na dzień 31 sierpnia 2019 wynoszą 6912 zł. Ja przypomnę, zgodnie z uchwałą nr 197/2008 Rady Gminy Dudzice z dnia 26 listopada 2018 roku, opłaty na cmentarzach komunalnych dotyczyły miejsca zakupu na okres 20 lat 250 zł, przedłużenie ważności grobu po upływie 20
wspólnoty. 250 zł. Wydanie zezwolenia na ustawienie pomnika. 10% wartości pomnika. Jak Państwo słyszeliście, koszty utrzymania rosną lawinowo. Pana prezesa Zakładu Usług Publicznych, który na mocy porozumienia zarządza i administruje cmentarzami komunalnymi, poprosiłam o jak gdyby zebranie informacji, jak wygląda sytuacja w przypadku płatności na cmentarzach parafialnych, bo cmentarz, różnimy się nazwą, koszty mamy te same. Muszę Państwu powiedzieć, że zwrócił się już do nas ksiądz proboszcz ze Skowięcina z prośbą, abyśmy koszty wywozu śmieci na cmentarzu parafialnym w Skowięcinie wzięli na siebie. Problemy ma ksiądz proboszcz. Jak Państwo widzicie, na naszych cmentarzach komunalnych jest dużo do zrobienia. Jest to miejsce pochówku, gdzie ludzie powinni spoczywać w godnych warunkach. Zachowanie stawki, którą przytoczyłam sprzed 11 lat, cały czas powoduje, że de facto stan tego, co posiadamy, się dekapitalizuje, ponieważ nie mamy środków na prowadzenie bieżących napraw, modernizacji. I myślę, że po prostu jest to ten moment, gdzie nad tym bardzo trudnym tematem należałoby się pochylić. Dlatego też te stawki, które Państwo dostaliście w materiałach, zostały przygotowane przez pracowników Zakładu Usług Publicznych. Są one porównywalne ze stawkami obowiązującymi na cmentarzach parafialnych. Dziękuję Pani Wójt. Witam Szanowną Dyrekcję naszej szkoły. Tylko nie bójmy się, że stawki są konkurencyjne co do stawek na cmentarzach parafialnych. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do pytania? Pani Wójt, ja mam pytanie. Dziękuję, że ponieważ Zakład Usług Publicznych administruje cmentarzami, to uważam, że koszty tej różnicy, czyli te straty pokrywa Zakład Usług Publicznych, tak? Na ten czas de facto tak. My przekazujemy kwotę. Państwo pamiętacie, zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą a Zakładem Usług Publicznych. Sekundkę, ja zaraz znajdę w materiałach. Proszę. Porozumienie w sprawie powierzenia zadania własnego gminy w zakresie gospodarki komunalnej. Ono zostało zawarte 4 kwietnia 2016 roku i obejmuje utrzymanie terenu zieleni gminnej na terenie całej gminy w zakresie stanowiącym załącznik, zimowe utrzymanie oraz bieżąca naprawa chodników, parkingów na terenie miejscowości Buszczyce, utrzymanie bieżąca konserwacja przystanków autobusowych na terenie całej gminy, utrzymanie i bieżąca konserwacja placów zabaw wymienionych w załączniku, konserwacja i bieżące naprawy instalacji elektrycznej w budynkach wymienionych w załączniku, bieżące remonty i naprawy w obiektach i budynkach komunalnych, obsługa rozładunku banku żywności, przygotowanie obiektów na uroczystości gminne, obsługa okresowego utrzymania czystości budynku urzędu gminy w Buszczycach. Z niektórymi zapisami nie zgadzam się tutaj, dlatego też porozumienie będzie aktualizowane, ponieważ tutaj w zasadzie cmentarze mieszczą się w punkcie utrzymania terenów, ale zresztą wykazał nam to audyt, jaki został przeprowadzony w ZUP-ie i który wskazał na nieścisłości związane z gospodarką zasobami komunalnymi oraz, przepraszam, mieszkania komunalne, panie prezesie, i cmentarze. I cmentarze, one muszą być jedną
się określenia wprost. W związku z tymi zadaniami miesięcznie na konto Zakładu Usług Publicznych przekazywaliśmy do tej pory 15 315 zł 13 groszy. Natomiast rozliczenie materiałów następowało w okresach miesięcznych za rzeczywiste poniesione koszty. Audyt, który został przeprowadzony w Zakładzie Usług Publicznych i którego wyniki były prezentowane na posiedzeniu komisji, wykazał, iż musimy uporządkować zarówno gospodarkę mieszkaniami komunalnymi, jak i cmentarzami. W drodze uchwały przyjąć regulamin funkcjonowania cmentarzy. Przepraszam, żeby doprecyzować. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych, którego de facto nie było poza taką lakoniczną informacją na cmentarzach, a musi to być dokument, który zostaje przyjęty przez Radę. W tym zakresie jest wiele do zrobienia i pan prezes po prostu działał na tyle, na ile posiadał środki de facto, a nie miał środków znaczonych na cmentarze, chociaż powinien mieć, ponieważ jest to nasze zadanie. Dlatego po prostu będziemy tę kwestię porządkować. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna uwaga. To, że ceny powinny zostać zaktualizowane, to nie doda żadnych wątpliwości i dobrze, że taka uchwała jest przedstawiona. Jeden zapis bardzo mi się nie podobał, bo to dotyczy nie tylko cmentarzy parafialnych, ale i również komunalnych. 10% wartości pomnika jest to uważam niesprawiedliwe zupełnie. Ktoś odkłada sobie pieniądze, kupuje za 20 tysięcy pomnik, musi zapłacić 2 tysiące. Ktoś, kto stawia pomnik inny, z jakich pieniędzy to jest nieważne, za 2 tysiące czy 3 tysiące złotych ma zapłacić mniej. Miejsce jest to samo, wielkość jest ta sama, a opłata jest uważana w miarę sprawiedliwości. To jest moje osobiste. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy
Brak jest takich przepisów określających zasady korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie naszej gminy. Od obrady Szanownej Rady, która mi wytrafił projekt uchwały z tym związany. Dziękuję. Czy ktoś z Rady ma pytania do uwagi? Nie widzę. Czy zakręt do głosowania? Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem prezentowanej uchwały. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedenastu głosujących, 11 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Otwieram konkurs 13. Proszę o wniosek Proszę zastępcę wójta o prezentację projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy w 2020 roku do wynikania pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność użytkowników publicznych. Szanowni Państwo, radni, roczny program współpracy określa warunki współpracy gminy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, których mowa jest w artykule 3 ustawy. O działalności pożytku publicznego i o wolontariuszy istotnie z uchwałą Rady Gminy zostaną zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na wydatek organizacji. Zadaniami priorytetowymi, które gmina wskazuje jako zadania, które są jakby preferowane przy partycypacji kosztów, jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, są edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniu od rozwoju społecznym, wspieranie i powszechnianie kultury fizycznej oraz sportu i krajoznawstwa, wspieranie działań integrujących lokalną społeczność oraz wspieranie działań promujących gminy uczestnictwa realizowanych przez te organizacje. Na ten program przeznaczono wskazaną propozycję do budżetu i zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie. Dziękuję. Czy ktoś z Rady ma pytanie do uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem prezentowania uchwały. Proszę o podniesienie ręki do przyjęcia przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Otwieram konkurs 13. Proszę Panią Wójt o prezentację projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przesłanek komunikacyjnych przed właścicielem zarządzającym gminę Dłużyce oraz warunków zasad korzystania z tej przystanki. Proszę bardzo. Projekt uchwały chroni uchwały wychodzi niejako naprzeciw wnioskom mieszkańców. Zmiana dotyczy wprowadzenia 12 nowych przystanków na terenie gminy Głuszczyce. To dotyczy to w miejscowości Popłocie. Przystanek byłby usytuowany przy przedszkolu niepublicznym. W miejscowości Będzimierz, w miejscowości Dochowo-Wieś, w miejscowości Gostkowo-Wieś, w miejscowości Pękalin, w miejscowości Przedędowo, w miejscowości Olszewko, w Izbicy na Mili, w miejscowości Szelewo, Żuski Las Wieś, Wielka Wieś Bloki i miejscowość Zawada. Myślę, że tutaj trzeba podkreślić, że nasze przewozy publiczne cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem, ponieważ sprzedano już ponad 1000 biletów. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem prezentowanej uchwały. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Otwieram punkt 14. Proszę Panią Sekretarz o prezentację projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z innych obiektów użyteczności publicznej. Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z innych obiektów użyteczności publicznej wymienia się obiekty, których uchwałę należy stosować. Z tym
tego katalogu należy wykreślić pomieszczenia należące do Gminnego Ośrodka Kultury w Głubczycach, który GOK stał się właścicielem na mocy umowy notarialnej. I zasady korzystania oraz ceny może ustalać tylko dyrektor. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Rady ma pytania lub uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przygotowanej uchwały. Proszę o podniesienie ręki na siedzi przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosów oddanych, 11 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Proszę panią o prezentację projektu uchwały w sprawie niesienia dopłat dla odbiorców zbiorowego opatrzenia wody i zbiorowego wyprowadzania ścieków do takiej gminy Głubczyce. Proszę bardzo, panie ministrze. W okresie od 8 czerwca 2019 roku do 7 czerwca 2020 roku Wody Polskie zatwierdziły następujące stawki na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków i wynoszą one w tym okresie 2,84 grosze dostawa wody, 6,17 groszy odprowadzanie ścieków. Uchwałą Rady Gminy z 7 czerwca 2018 roku wprowadzona została dopłata z budżetu gminy w wysokości 13 groszy do wody, 73 groszy do odprowadzenia ścieku, w rezultacie czego faktyczną stawką, jaką obciążany był mieszkaniec, była 2,71 za dostawę wody, 5,44 za odprowadzanie ścieków. I jest to stawka aktualna do 7 czerwca 2020 roku. Na okres od 8 czerwca 2020 roku do 7 czerwca 2021 roku Wody Polskie zatwierdziły 2,87 za dostawę 1 metra sześciennego wody, 6,24 za odprowadzenie ścieków, 1 metra sześciennego ścieków. Zgodnie z uchwałą dopłata z budżetu gminy do 1 metra sześciennego wynosi 16 groszy brutto woda, 80 groszy brutto ścieki. Stawka, jaką obciążany jest mieszkaniec, to jest 2,71 za metr sześcienny brutto za dostawę wody i 5,44 zł brutto za odprowadzenie tego sześciennego ścieku. W związku z tym, jak Państwu powiedziałam już na wstępie przy uzasadnieniu podwyżek opłat lokalnych, opłat za środki transportu, opłat cmentarnych, cel jest ten sam. Chcemy się skupić na tym, aby duży nacisk położyć na inwestycje, remonty, przebudowy o tym małym charakterze. Tutaj, gdzie bezpośrednio możemy dotrzeć do miejscowości, gdzie bezpośrednio możemy dotrzeć do mieszkańca. Ja przedstawię Państwu za chwilę skutki rezygnacji z dopłaty, skutki finansowe i przełożenie tej rezygnacji na skutki finansowe dla gminy. Szanowni Państwo, w przypadku rodziny czteroosobowej w średnim zużyciu 16 metrów sześciennych wody miesięcznie podwyżka stanowić będzie kwotę
13 zł 76 groszy. Gdybyśmy przeliczyli to na jedną osobę, bo rodziny są różne, jest to kwota 3 zł 44 grosze, co w skali roku daje nam 41 zł 28 groszy. Mówię tutaj o okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 roku a 7 czerwca 2020 roku, czyli pamiętacie Państwo, Wody Polskie zatwierdziły stawki w rozbiciu półroczne. W okresie pomiędzy 8 czerwca 2020 roku a 7 czerwca 2021 roku ten koszt dla 4-osobowej rodziny wyniósłby 15 zł 36 groszy miesięcznie, to jest woda i ściepi łącznie. Natomiast w przeliczeniu na jedną osobę jest to kwota 3 zł 84 groszy rocznie 46 zł. Ja sobie zdaję sprawę, że nie są to pieniądze małe w budżetach rodzinnych, ponieważ to nie jest jedyna opłata, jaką nasi mieszkańcy ponoszą. Niemniej jednak, gdybyśmy zsumowali te kwoty, w budżecie gminy pozostałaby kwota 195 614 zł, które moglibyśmy bezpośrednio przenieść na podniesienie jakości życia czy zaspokojenie podstawowych potrzeb naszych mieszkańców. Ja chciałabym też tutaj przypomnieć, że w przypadku trudności, na jakie napotykają mieszkańcy naszej gminy, zawsze jest możliwość do podejścia indywidualnego do każdej trudnej sytuacji i jestem tu jak najbardziej otwarta w tym zakresie. Myślę, że musimy też podejmować działania zmierzające do, może to dziwnie zabrzmi, ale szanowania wody. Szanowania wody, ten wzrost nie jest duży, ale być może też zastanowimy się, mówię tu o sobie, do tej pory nie mam opomiarowania, może faktycznie pójdę w tym kierunku i zacznę to kontrolować. Przepraszam za taką osobistą tutaj dygresję, ale temat jest naprawdę bardzo, bardzo istotny. Finansowo wygląda to w ten sposób. Zasada podobna jak w przypadku podatków od nieruchomości czy środków transportu. Po prostu nie mamy strategicznego inwestora i musimy tam, gdzie jest taka możliwość, szukać też środków po to, żebyśmy nie odstawali, tak? Żebyśmy naprawdę starali się wspomagać naszych mieszkańców. Tych podstawowych potrzebach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Czy to jest dla mnie chciałby zadać głos w tej sprawie? Proszę pana radnego Kowalskiego. Panie wójcie, wspomniała pani o tym, że to będzie blisko 200 tysięcy złotych. Czy te pieniądze będą wydane? Na przykład, tak jak pani wspomniała, na obudowanie mieszkańców, na inwestycje związane z wodociągami, czy te pieniądze wskoczą do budżetu i pójdą w firmie? Czy jakąś taką pieniądze, pieniądze nie mają prawa pójść gdzie indziej. Podejmujemy te działania nie po to, żeby je skonsumować, tylko żeby rzeczywiście w znaczeniu materialnym wróciły do mieszkańców. Tą decyzję będziecie Państwo podejmowali, ponieważ dopiero będziemy pracowali nad projektem budżetu. W momencie, kiedy nie będziemy musieli angażować tych pieniędzy, one w budżecie zostają i to Rada Gminy zdecyduje, na co one pójdą, ja wskażę kierunki. A to Państwo podejmujecie decyzję. Dziękuję. Na konkretne rozwiązania materialne. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zgadza się zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Sekretarz Państwa Rady jest za przyjęcie prezentowanej uchwały. Proszę o podniesienie ręki lub naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzenie, iż uchwała została podjęta. Otwieram punkt 16. Proszę panią burmistrz o prezentację projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Drzewkowo. Projekt uchwały finalizuje sprawę zamiany działek położonych w miejscowości Drzewkowo. Znajdują się tam nasze grunty gminne o powierzchni 2 hektary 3707 10 hektara oraz dotyczy działki, dodam może, że jest to ziemia klasy trzeciej, oraz działki należącej do osób fizycznych zamieszkałych w miejscowości Żelkowo, którzy chcą w zamian w ramach oddać nam 4 hektary. W związku, w przypadku podjęcia i sfinalizowania kwestii zamiany sporządzony zostanie operat szacunkowy, ponieważ wartość ziemi ze względu na jej klasę jest różna i po prostu w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba, gdyby wartość zamienianych nieruchomości była różna, zastosowana zostanie dopłata. Nie ukrywam, że teren Żelkowa jest miejscowością tak bardzo życzliwą, postrzeganą przez mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Dlatego te grunty ziemia trzeciej klasy powinna rodzić, a my potrzebujemy terenów, generalnie rzecz biorąc, które mogą być wykorzystane na cele budowlane. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytanie do wykładu? Mówię, jak się myślę, czyli jeszcze szacunkowo nie mamy ceny, ani jedni działki, ani drugi, tak? Dopóki nie będzie uchwały, nie ma podstawy do zlecenia obrad. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, przystępuję do głosu. Proszę bardzo. Może pani wójt bardzo, żeby mieszkańcy dowiedzieli się, jaki plan jest na tych 4 hektarach. Czy jest plan wybudowany? Ja wiem, że plan wybudowany, no ale czy tam mają być to na przykład domy mieszkalne, czy coś innego, czy karty i tak dalej, no bo sama zamiana, no to... Typowo... Bo myśmy rozmawiali, przepraszam, tak, tak, więc myślę, że pan... Pracujmy, my nie mamy już terenów gminnych, praktycznie rzecz biorąc, które byłyby atrakcyjne pod zabudowę mieszkaniową. Zainteresowanie jest, także docelowo te tereny będą przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zgłosił się do głosu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jak każdy z państwa radnych jest za przyjęciem bez uchwały i zachowania, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosujących, 11 za. Stwierdzam, że uchwała za podjęta. Otwieram punkt 17. Proszę przewodniczącego komisji sprawy wniosków i petycji pana radnego Michała Markowskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozgłoszenia skargi na działalność ośrodka pomocy społecznej w Gruszkach. Proszę bardzo. Uchwała komisji sprawy wniosków i petycji z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej skargi na działalność ośrodka pomocy społecznej w Głuszkach uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu analizy skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszkach Komisja Skarg Wniosków Petycji opiniuje skargę jako bezzasadną sprzeciw wskazanym w uzasadnieniu do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu przewodniczącego rady. Więc krótka uwaga, że uzasadnienie będzie przedstawione przeze mnie przy kolejnym uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z rady ma pytania? Uwagi nie widzę, przystąpimy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za przyjęciem przez uchwały
Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosujących, 11 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności. I głos udzielam wiceburmistrzowi. Szanowni Państwo, Sąd Rejonowy złożył zapotrzebowanie na możliwość odbycia prac zasądzonych na cele społeczne na 100 osób w wymiarze 13 tysięcy godzin. Do tej pory przeszkoliliśmy 38 osób, z czego 32 osoby taką pracę podjęły. W związku z tym zarządzeniem wójta nr 59/2019 wójt gminy Głubczyce wskazał 5 podmiotów, których zasadzoną pracę można odbywać. Do tych podmiotów należy Urząd Gminy w Głubczycach, Zakładów Publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach, Gminny Ochrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Głubczycach. To jest 5 podmiotów, w których zasadzoną pracę mogą odbywać. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczący. Czy ktoś ma pytania do tego tematu? Nie widzę. Trochę się rozpędziłem, przeprosić się jeden projekt uchwały. Oto to radny przewodniczący Komisji Skarbu Zbigniewa czytał projekt uchwały komisji, a teraz będzie projekt uchwały Rady Gminy Głubczyce w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność rolnika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach i również udzielam głosu panu przewodniczącemu radnemu Mikołowi Kakowskiemu. Proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy Głubczyce w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy uznaje się za bezzasadną skargę na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach z przyczyn przedstawionych uzasadnieniem do uchwały. Paragraf drugi zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Głubczyce do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. W dniu 25 października 2019 roku skarżąca złożyła skargę do przewodniczącego Rady Gminy Głubczyce na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach. Skarżąca w treści skargi przedstawiła zarzut, iż w kontaktach telefonicznych pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach podał nieprawdę co do daty wysłania do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku oświadczenia wychowawcze na małoletnie dzieci skarżących. W dniu 29 października 2019 roku przewodniczący Rady Gminy Głubczyce przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W tym samym dniu pismem poinformował skarżącą, że Rada Gminy Głubczyce rozpatrzy skargę na sesji po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 14 listopada bieżącego roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu szczegółowej analizy skargi i wysłuchaniu stanowiska kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach zaopiniowała skargę jako bezzasadną. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach poinformowała Komisję o działaniach podjętych w związku ze złożonymi wnioskami oświadczenia wychowawcze. W dniu 3 września 2019 roku skarżąca złożyła wnioski oświadczenia wychowawcze na dwóch synów. Wnioski te podlegały koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i podlegają rozpatrzeniu przez wojewodę. Punkt drugi. Wniosek oświadczenia wychowawcze na córkę rozpatrzenie wniosku leżało w gestii Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach. W przypadku wniosków podlegających koordynacji wojewoda dokonuje dodatkowych ustaleń dotyczących sposobu ich przesyłania oraz wymaganych załączników celem wyeliminowania przypadków zwracania do uzupełnienia niekompletnych bądź nieprawidłowo przekazania wniosku. Z przedstawionych wyjaśnień materiałów dowodowych wynika, że pismo od wojewody pomorskiego o powyższej sprawie zostało przesłane do Ośrodka Pomocy Społecznej drogą elektroniczną w dniu 15 października bieżącego roku. W tym samym dniu wnioski podlegające koordynacji po zweryfikowaniu przez pracowników działu rodzina obsługujący m.in. realizację świadczeń wychowawczych zostały wysłane listami poleconymi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z dniem 1 lipca 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Myśl, który świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje także na pierwsze dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Zasada koordynacji świadczeń w sprawie, której decyzję podejmuje wojewoda, została utrzymana. Co do zarzutu braku podstaw do 3-miesięcznego terminu załatwienia sprawy, wskazać należy, że w artykule 9 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Dziennik Ustawy 2019 roku, pozycja 924, jest zapis. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w artykule 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami po okresie od 1 września 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 roku. W oparciu o powyższe wyjaśnienia i materiały dowodowe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że kierownik OPS-u wypełniający obowiązki wynikające z przepisów ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 924, nie naruszył ze wskazanej materii zapisów ustawy, nie stwierdziła również przekroczenia terminu czy załatwienia przedmiotowej sprawy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Główczyca. Wobec powyższego skargę skarżącą Rada Gminy Główczyce uznaje za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, uwagi i pytania. Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem prezentowanej uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednocześnie głosujących 11 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Otwieram punkt 5. Informacja do roku świadczeń majątkowych. Na początku przedstawię informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Po pierwsze, oświadczenie majątkowe względem stanu na początek kadencji samorządu 2018-2023 radni złożyli w terminie ustawowym. Po drugie, oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za poprzedni lub z oświadczeniem o niepodleganiu podatkowi dochodowemu radni złożyli w terminie ustawowym. Po trzecie, uniłem analizy oświadczeń majątkowych, gdzie stwierdziłem nieprawidłowości. Po czwarte, oświadczenie radnych zostały zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym przesłane do Urzędu Skarbowego w Słupsku oraz poszukiwane w Urzędzie Informacji Publicznej. Teraz bym prosił pana radnego Mariusza Tysia o przedstawienie zaświadczeń oświadczeń majątkowych dokonanych przez wojewodę pomorskiego oraz Urzędu Skarbowego w Słupsku. Wojewoda Pomorski w związku z artykułem 24h ustawa 2 na sprawę rzeczy wymieniona ustawy poniżej przedstawiam wyniki analizy. Danuta Majs, wójt gminy Głuszczyce, w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Arkadiusz Piatkowski, przewodniczący Rady Gminy Głuszczyce, w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednocześnie informuję, że oświadczenia majątkowe wyżej wymienionych osób zostały złożone z zachowaniem ustawowych terminów. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających podjęcia działań, o których mowa w artykule 24a ustawy 9 ustawy 12 punktu 3 ustawy o samorządzie gminnym. Z poważaniem z upoważnienia wojewody pomorskiego, pełnomocnik wojewody do spraw ochrony informacji niejawnych, pani SK. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku. Wykaz osób jest zgodny z ilością przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku oświadczeń majątkowych. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością dostosowania procedury określonych w artykule 24a ustawy 9, cytującej ustawę o samorządzie gminnym. Dziękuję. Dziękuję. Teraz proszę Panią Wójt o przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników urzędu i kierowników z jednostek organizacyjnych. Na podstawie
podstawie artykułu 24H ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok złożonych przez pracowników Urzędu Gminy w Głuszczycach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Głuszczyce. Punkt 1. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, dołączając kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni. Punkt 2. Podczas analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt 3. Oświadczenia zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłane do Urzędu Skarbowego w Słupsku. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6. Informacja burmistrza o stanie zadań oświatowych za rok szkolny. Może by proszę pana, jak najbardziej. Uważam, że jest szczerze.